Witajcie na moim kanale Powrót do Natury Beata Szymańska. Idź po rekwizyt, może jakiś szal, może jakaś skakanka, może jakiś sznurek, jakaś pętla. Ucharakteryzuj się tak jak ja i gdy już będziesz gotowy, gotowa, usiądź, zamknij oczy i przez całe to czytanie spróbuj sobie przypominać, że masz na sobie nierozwiązane sprawy, tajemnice, roszczenia, długi, zobowiązania, zdrady, niemiłości, upokorzenia, odarcie z godności, przypodobywanie się do innych, bycie czyjąś ofiarą. To wszystko zaciśnie nam pętlę na szyi i nasza dusza nie może spokojnie płynąć. Gotowy? Usiądź, zamknij oczy i wsłuchaj się. Gdy masz niespłacony kredyt, rosną ci odsetki, gonią cię wierzyciele, a ty zamiast umówić się z nimi na spotkanie i ustalić możliwe warunki do rozliczenia, uciekasz. Wymazujesz z pamięci. Listonosza nienawidzisz za awizę z banku. Sny przeklinasz. To jedynie zapętlasz swoje życie. Gdy proces zapętlania trwa kilka lat, dziesiątki lat, to owa lina jest odczuwalna nie tylko w splocie słonecznym, ale również na szyi. Jestem tu, aby z empatycznym prowadzeniem i wiedzą o ludzkiej psychice i nadrzędnych prawach wszechświata poprowadzić cię do odważnego spojrzenia w oczy swoim duchom przeszłości. One nie odpuszczą, ale ty możesz. Będę z tobą przez cały czas, tuż obok. Ale to twoje oczy będą spoglądały w twoje oczy na różnych etapach życia. Będę z tobą przez cały ten proces, tuż obok. Ale to twój splot słoneczny na nowo poczuje twoje największe lęki. Zapewniam cię, że nic tak nie leczy duszy i ciała, jak powrót na miejsce zbrodni i postawienie się duchom z przeszłości. Przeżyjesz. Dzisiaj już jesteś dorosły. Postawienie się duchom z przeszłości wymaga odwagi, zaufania do swoich zasobów, a nade wszystko postanowienia, że z miłości do siebie uwolnisz się ze wszystkich zapętleń. Tylko wtedy możesz rozliczyć się z duchami przeszłości. Wziąć zwycięski oddech i zasiąść do świadomego zaplanowania swojej przyszłości. Wyobraź sobie całą tę drogę jako etapy ratowania siebie na kolejnych etapach życia. Każde pojedyncze odpętlenie to jak spłacona rata. Na koniec dowiesz się, że cały ten dług spłacałeś wobec własnej duszy. Podobno dusza waży 2 gramy, ale ma wielką moc rozświetlania ludzkiej drogi. Gdy leży pod ciężarem win, wstydu, traumy i innych ciężkich emocji oraz lęków, niestety, bez twojej wolnej woli pozostajesz w ciemności. I z pętlą na szyi. Naszykuj sobie zeszyt A4. 96 kartek. I zaczynamy przygodę. Na każdą małą zakładkę poświęć jeden dzień. Niech doświadczenie przez ciebie pisane i odczuwane prześni się w nocy i zintegruje.
Na każdą dużą zakładkę daj sobie tydzień. Niech doświadczenie prześni się w nocy i zintegruje. Cała przygoda powinna być pisana przez 30 do 40 dni, aż poczujesz, że w Twoim życiu nie ma żadnych zapętleń. Żadnych. Zobacz, jak może dusza płynąć, jeśli kanał przepływu jest cały w supłach. Zapraszam Cię do takiej przygody i zapętlamy. I przymus odtwarzania traumy, jeszcze jedna toksyczna relacja i zapętlamy. O, widzicie, już nie ma miejsca, oczka się robią coraz mniejsze. I zapętlamy. I teraz sobie wyobraź, jak ma płynąć dusza, gdy masz w sobie takie konflikty, takie schematy, które każą Ci latać po życiowym rondzie i nie wiesz, gdzie masz zjechać. Projekt Pożegnaj duchy przeszłości, swoje duchy przeszłości, jest taką fajną przygodą na 30-40 dni sam ze sobą, w której idąc po kolejnych modułach, a jest ich, a tam pewno około 30, będziesz pisał o swoim życiu. O swoim życiu. Na początku sięgniemy troszeczkę do Akaszy Rodowej. Będziesz opisywał ród matki i ród ojca. Kolejno będziesz przechodził od tego momentu inicjacji, gdzie połączyły się komórki mamy i komórki taty, kiedy ty zaczynasz powstawać z żeńskiego i męskiego. Mamy to cały taki duży moduł, w tym chyba z 9 zakładek, gdzie będziesz przechodził sobie poprzez całe życie prenatalne. Następnie taką dużą zakładką jest dzień Twoich narodzin, gdzie będziesz witał siebie i w zależności, jaką miałeś ranę, czy porzucenie, czy odrzucenie, czy całkiem dobrze wspominasz, patrząc po owocach oczywiście, dzień swoich narodzin, przywitasz siebie pięknie i nadasz swojemu życiu nowe znaczenie. Najważniejsze w całym tym projekcie jednak będzie opisywanie swoich kolejnych etapów rozwojowych. Najbardziej ważne dla dziecka poza okresem tym prenatalnym, czyli w tym czasie, kiedy byłeś w brzuszku mamy, idziesz sobie przez okres 0-1, 1-3, później przez okres przedszkolny, poprzez okres adolescencji i tak dalej, aż do okresu 60+, jeśli jesteś taką osobą, która jest w tym etapie rozwojowym. 60+ to wciąż etap rozwojowy. Na każdą z dużych zakładek, na przykład od roku 4-6, są to 3 lata, potrzebujesz sobie dać przynajmniej tydzień. Jaki jest sens całej tej przygody, całego tego projektu? Otóż pisząc o swoim istnieniu, o swoich doświadczeniach, będziesz na nowo przechodził takie rozeznanie w swoim czuciu, czy na pewno wszystkie emocje z całego Twojego życia są już wyprocesowane. Czy masz jeszcze jakieś takie miejsca, które reagują w Tobie za bardzo? Mówimy o nadreaktywności, o takim działaniu poprzez bodziec zewnętrzny i odpamiętanie się bolesnych emocji. Uznaje się, że jeśli chodzisz dzisiaj po życiu, a masz nierozwiązane sprawy przynajmniej sprzed 20 lat, 30 lat, w zależności ile masz dziś lat. Dobrze by było, gdyby higiena emocjonalna obejmowała ten czas obecny. Można by było powiedzieć rok, może półtora do 2 lat. Ale jeśli higiena emocjonalna nie jest zrobiona z tych takich zaszłych czasów, to na pewno możesz czuć, że robi ci się taka pętla na szyi. Bo cokolwiek byś chciał dzisiaj podjąć, to zawsze Twoje ego Ci przypomni o tym, słuchaj, nie możesz tego zrobić, ponieważ boisz się tego, zobacz, tu Ci się pętla zacieśnia. Więc wracając do swoich etapów życiowych, gdzie uruchomisz rękę, swoją rękę, czasem lewą, czasem prawą, gdy będziesz chciał napisać coś z takiego wieku 0-1, pewnie, że tego poznawczo nie pamiętasz, ale spróbuj wziąć długopis w lewą rękę, przystaw do papieru i zacznij pisać bez koncepcji, bez kontroli. Zobaczymy, co napisze Twoje wewnętrzne dziecko. I płyń sobie zgodnie z całym instruktażem tego projektu, który dla Ciebie przygotowałam pod tytułem Pożegnaj swoje duchy przeszłości.
Najważniejszym jednak, gdy będziesz pisał te wszystkie etapy rozwojowe, będzie dotknięcie takich kluczowych wydarzeń w Twoim życiu. Czy to będą najbardziej przykre fakty z Twojego życia, czy najbardziej przyjemne, czy dokopiesz się do swoich schematów. Będziesz widział, że pisząc kolejno te etapy swojego życia, że w kółko robię tak samo. Jeśli to są dobre owoce, to chwała Ci za to. Ale cały ten projekt ma pomóc Ci w tym, żebyś w taki sposób nie tyle kontrolowany, co z moją obecnością, z konkretnymi aspektami dla danego etapu rozwojowego. Trochę się dowiesz, co jest dla dziecka ważne, gdy ma jeden miesiąc życia, jest w okresie prenatalnym, a dowiesz się, co jest dla dziecka ważne tak psycho, mentalnie, fizycznie, gdy ma na przykład 2 latka. I będziesz mógł, idąc całym tym procesem, poodpowiadać sobie na pytania, wnosząc po owocach, bo nie wszystko oczywiście pamiętamy, większość nie pamiętamy. Czego Ci zabrakło, w którym kierunku poszło Twoje życie i każde zbłądzenie, zboczenie ze Twojej drogi, po którym dusza, po takim tym prostej drodze, dusza płynie prosto, zobaczcie, mamy prosty kanał przepływu. Natomiast idąc sobie po tych etapach rozwojowych, będziesz szukał tych zapętleń. I takim zapętleniem dla przykładu może być to, że zauważysz, że wciąż opisywane przez Ciebie wydarzenia mają podobny charakter. Że na przykład jawisz się jako osoba, która jest wykorzystywana przewlekle, która jest traktowana jako ofiara, którą się wykorzystuje, może odziera z godności, może upokarza, a może jesteś taką osobą, która ma skrypt o zbawianiu innych ludzi. Czy bycie tym lepszym, czy bycie tym gorszym, jak sobie sąduje ego, to i tak jest taka pętla. Żeby mieć taki płynny kanał przepływu dla naszej duszy, potrzebujemy wszystkie nieprawdy odpętlić. I właśnie do takiego projektu Cię zapraszam. Ja dzisiaj sobie wzięłam taki rekwizyt, taką skakankę i bardzo mi pomaga nakreślić to, czym chciałabym się z Tobą w tym projekcie podzielić. Dlaczego to jest takie ważne? Wnosząc po ilości problemów i powtarzających się tych samych problemach u wielu, wielu ludzi w terapii, oczywiście na własnym doświadczeniu również, zauważam, że najważniejszą dla nas sprawą jest to, że nie potrafimy świadomie zasiąść do zaplanowania swojego życia. Powtórzę jeszcze raz, że nie jesteśmy w stanie tak świadomie i uważnie zaplanować swojego życia, mimo że wydaje się nam, że właśnie to robimy. I właśnie cały ten projekt Pożegnaj swoje duchy przeszłości poprzez kolejne moduły, gdzie będziesz szedł, a przygotuj się na taką przygodę przynajmniej 30 dni, jesteś Ty i Twój zeszyt, Ty i Twoje emocje, Ty i Twoje życie. To coś w rodzaju takiego pamiętnika, ale z prowadzeniem, z pewnymi rysunkami, które poczyniłam, żeby lepiej Ci zobrazować, o co ja Ciebie tam pytam w danym module. Ja pisałam to prawie przez 40 dni. Jeśli chodzi o mój zeszyt, jest gruby, pękaty i nawet nie przypuszczałam, że takie istotne są pewne aspekty z mojego życia, które pisząc właśnie, dajmy na to ze szkoły podstawowej, odpamiętały mi pewien ładunek emocji. Wydawałoby się, że terapia jest zrobiona dogłębnie. I właśnie o to chodzi w takim projekcie, żeby sobie nakreślić wszystkie te rzeczy, które dla naszej duszy stanowią taki węzeł, przez który ona nie może płynąć. Co to znaczy? Ten węzeł w naszym takim życiu energetycznym, takim ciele energetycznym oznacza nic innego, jak takie miejsce, gdzie my tam jeszcze mamy górę emocji trudnych, tych emocji, które nazywamy niskowibracyjnymi, niskowibrującymi. I tam jest nam źle, tam czujemy żal, smutek, złość, wstyd, upokorzenie i przez takie niskie wibracje dusza nie jest w stanie przepłynąć. Więc ja Cię dzisiaj zapraszam do takiego przetorowania całym tym projektem, do przetorowania kanału przepływu dla swojej duszy. Dlatego nazywam to Pożegnaj swoje duchy przeszłości, bo duchy przeszłości zaobserwujesz w mechanizmie przymus odtwarzania łamane na oswajanie traumy. Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Już tylko teraz, już tylko ten partner, już tylko ta praca, już tylko ten rok i będzie dobrze. Mija czas i zauważasz, że jesteś w tym samym miejscu,
co rok temu, co 10 lat temu, a może nawet czujesz się jeszcze gorzej, bo lat ci w metryce przybyło, natomiast widzisz, że wcale ze swoim życiem nie poszedłeś do przodu. Dlatego, żeby siąść do zaplanowania świadomego swojej przyszłości, potrzebujemy najpierw być świadomi, czy nie zawracamy sami swojego życia poprzez zadowalanie naszych podświadomych schematów. Kochani, podstawową rzeczą, która ma miejsce w procesie terapii czy rozwoju osobistego, jest szukanie niewspierających schematów. To są takie konflikty w podświadomości. Na przykład takim dyżurnym konfliktem jest konflikt pomiędzy dwiema kluczowymi potrzebami człowieka, czy być sobą, będąc w relacji, czy jak będę w relacji, to ja tam muszę ucinać ze swojej autonomii, bo na pewno się komuś to nie spodoba. Więc takie rozdarcie, jakbyś chciał pobiec w dwie strony naraz, tak jak Chuck Norris, chce być sobą, ale też chce być w relacji, a moja podświadomość przyzwyczaiła się do tego, że albo jedno, albo drugie, podczas gdy są to kluczowe potrzeby człowieka. Więc poszukujemy w całym tym procesie takich konfliktów, które dzisiaj możesz poznać, że je posiadasz w swojej podświadomości poprzez niezadowolenie z życia, poprzez to, że ciągle masz podobne sytuacje, że na przykład nie masz obfitości finansowej, że nie układają ci się relacje, że masz poczucie, że nic od ciebie nie zależy. Generalnie nazywam to zgniłymi owocami. Potrzebujesz znaleźć to miejsce, w którym w swoim życiu uwierzyłeś, zostałeś zaprogramowany, uwewnętrzniłeś pewne głosy, które wciąż nie pozwalają ci świadomie iść przez życie. Chciał, nie chciał, nawet nam się to bardzo nie podoba, ale po owocach widzimy, że jednak podświadomość nam życie planuje, a nie świadomość. I w całym tym projekcie właśnie cię namawiam do takiego wywiadu środowiskowego na swój temat. Mi się bardzo ten projekt podoba. Opatrzyłam go wiele takich, mam nadzieję, dość ciekawych rysunków obrazujących dany moduł, dany zakres, dany temat, który będziesz podejmował i będziesz sobie tam nakreślał, co się w twoim życiu zadziało, na takim danym etapie rozwojowym. Ważnym w tym całym projekcie jest to, żebyś poszukiwał ładunku emocji, które do dzisiaj jeszcze nie zostały w tobie wyprocesowane. Mówiąc inaczej, chodzisz po życiu może z pewnym przekonaniem, że jesteś nie dość, a usłyszałeś te niewspierające słowa od kogoś, powiedzmy w okresie przedszkolnym. Pisząc to na tym etapie rozwojowym, zapewne twoja podświadomość ci to przypomni. Cały ten projekt jest do takiego swobodnego opisywania. Trzeba się rozsiąść w ciszy, bez takich bodźców, bez kontroli, co najważniejsze, i puścić wodze fantazji, ale w takim sensie, że nie zmyślasz, co się u ciebie tam działo, tylko po prostu piszesz bez kontroli umysłu, bez poprawiania. Nieważne są tutaj przecinki, cała interpunkcja. Ważne jest to, żebyś sobie pozwolił. Po prostu piszesz, spontanicznie piszesz. I nie martw się tym, że na przykład dane wydarzenie zapiszesz w tym przedziale rozwojowym, a później pokapujesz się, że ono jednak przynależało do innego przedziału rozwojowego, gdzieś są po sąsiedzku leżące. To jest nieważne. Ważne jest to, żebyś na koniec z całej tej historii, jak już przejdziesz wszystkie etapy rozwojowe, takie kluczowe etapy rozwojowe, tu też masz sporo wiedzy takiej wprowadzającej. Nie zostaniesz tutaj sam, skąd mam wiedzieć, na jakim etapie rozwojowym, co się tam zadziewa i co jest ważne dla rozwoju takiego psychofizycznego czy psychoseksualnego. Ja robię w każdym tym module taką malutką wstaweczkę informacyjną, czy od strony medycznej, czy od strony psychologicznej, żeby cię nakierować na dany klimat. O czym ty masz tam pisać? Ty masz tylko usiąść, wziąć swój ukochany zeszyt założony do tego projektu i powiedzieć tak na przelewanie treści podświadomości do zeszytu. Wtedy twoja świadomość, czyli twoje oczy spojrzą i zobaczysz, ile rzeczy o sobie tak naprawdę świadomie nie wiedziałeś, chociaż owoce by nakazywały dochodzić do takiej refleksji, że jednak w coś takiego wierzę, co daje mi zgniłe owoce.
Dlatego, kochani, tak ważnym jest, żeby cokolwiek móc przedsięwziąć w swoim życiu, żeby to było takie nasze, żebyśmy byli kreatorem swojego życia i żebyśmy mieli poczucie, że od samego planu kreacji, poprzez cały proces twórczy, aż do owoców, niemalże jest to, cośmy sobie zwizualizowali. Nie przejdziesz tego procesu i nie zrobisz tego, gdy będziesz miał coś, co cię tam zawraca. Ja to nazywam taką pętlą na szyi i w takie obrazki mniej więcej oprawiłam ten kurs, że to będą takie pętle, że ty chcesz iść do przodu, zobacz, ty chcesz iść do przodu, a jak się wyrywasz do przodu, to coś ci tam zapętla, coś cię ciągnie do tyłu. Dlatego ten film nie jest dla dzieci, ten film jest dla dorosłych. Żeby dobrze odczytać, kochani, ten rekwizyt. Właściwie to tyle w tym nagraniu. Taki projekt znajdziesz u mnie na mojej stronie internetowej powrotdonatury.net i tam w zakładeczce kursy znajdziesz między innymi ten kurs Pożegnaj swoje duchy przeszłości. Zapraszam Cię, żebyś sobie zafundował taki prezent na to lato. Gdy już teraz zaczniesz to pisać, to jak się stanie nowy rok szkolny od września, zobaczysz, że będziesz mógł przysiąść do zaplanowania świadomego swojej przyszłości. Ja swoje życie tak dzielę właśnie na takie etapy, gdzie mam rok szkolny i wakacje. Rok szkolny i wakacje i zawsze pod koniec wakacji robię sobie pewnego rodzaju podsumowanie, co mi się udało w sprawach rozwojowych zrobić we własnym życiu i czy jestem z tego zadowolona, czy idę w dobrym kierunku. Dla mnie takim wyznacznikiem jest tak zwany rok szkolny. Więc na początek roku szkolnego będę miała dla Was przygotowaną jakby drugą część tej przygody, gdzie będziesz już mając te dane na swój temat. Zobacz, mamy czerwiec, przez całe wakacje możesz sobie pisać swoją przygodę, dowiedzieć się jak najwięcej, chociaż może Ci się wydawać, że Ty wszystko sobie wiesz. Nieprawda? Jak ja pisałam swoje życie, ile mi rzeczy jeszcze przyszło w tym spontanicznym pisaniu. I tam na koniec, jak już mamy taką zakładkę podsumowanie i wnioski, to mam tam stworzoną szereg, taką listę pytań do Ciebie, w którym na przykład będę pytała tak. Wypisz w punktach najbardziej przykre fakty swojego życia, jakie potrzeby nie były u Ciebie zrealizowane, opisz w jaki sposób odebrałeś swoją lekcję, co Ci w życiu kompletnie wychodzi, w czym jesteś w życiu najlepszy, czego byś nie chciał przeżyć ponownie i tak dalej. To jest takie długie listy pytań i będziesz miał pewnego rodzaju podsumowanie. Podsumowanie, takie rozeznanie, o co w Twojej przeszłości chodziło. I na bazie tego podsumowania, czemu zaprzeczyć się oczywiście nie da, bo Ty tam będziesz, Ty to będziesz pisać. Ty będziesz to przeżywać na nowo. Ty będziesz sprawdzał, czy jeszcze są jakieś momenty, jakieś wersje Ciebie, które są nieukochane, niezobaczone, gdzieś czekające i nieuratowane. Ja nazywam w tym kursie metaforycznie, że jest to niespłacona rata. I Ty to gdzieś wiesz, gdzieś podświadomość Twoja wie, może Ci podsuwa w snach, a może po prostu widzisz to w typie relacji, jaką dzisiaj tworzysz. Może siedzisz po uszy w toksycznej relacji, to bądź przekonany, że na pewno musisz w coś wierzyć takiego, co daje Ci zgniłe owoce. Także zapraszam Cię do takiej przygody i od września będziecie mieli naszykowaną jak gdyby drugą część. Zaplanuj świadomie swoją przyszłość. Może nawet uda mi się troszeczkę wcześniej. Generalnie okres urlopowy, przepraszam, przed nami. Okres urlopowy. Mam oczywiście w ambitnych moich planach naszykować zaplanuj swoją przyszłość świadomie. Już w wakacje oddać Wasze ręce, ale może być różnie, może być różnie. Więc jeśli już dzisiaj nabędziesz sobie taką przygodę, znajdziesz ją na mojej stronie powrotdonatury.net w zakładce kursy, to przez całe lato możesz sobie to opisywać, żeby od 1 września, kiedy zacznie się ten nowy okres rozwojowy, okres edukacyjny, okres szkolny, okres zawodowy, pracowy, możesz sobie siąść i zaplanować świadomie, mając na uwadze wszystkie te rzeczy, które odkryłeś podczas tego pisania. Ja znalazłam, może już nie teraz, już sporo wcześniej na swojej terapii, pewien taki skrypt, który mi się zapętlał. I to jest taka ulga, bo jakkolwiek planujesz sobie cokolwiek w przyszłości, to już nie bierzesz pod uwagę, świadomie czy nieświadomie, tej pętli. Już tego nie bierzesz pod uwagę, jaka to jest wielka wolność. I do takiej przygody dzisiaj właśnie serdecznie zapraszam. Pożegnaj swoje duchy przeszłości.